Dzień dobry, witam Was jesiennie. Kilkanaście minut po godzinie 18, już robi się ciemno. Same wierzchołki Tatr Bielskich mnie żegnają, a ja sobie ruszam na taki wyjazd w stronę Nadarzyna. Jadę na targi, Camper Caravan Show, czy jakoś tak się to nazywa. Jadę podpatrzeć, co tam ciekawego w branży słychać. Wiem, że kilka motocyklowych też propozycji będzie dla właśnie, żeby połączyć kampery plus motocykle i z przyczepą i bez. Zobaczymy, co tam słychać. I kto wie, czy to nie są jedne z ostatnich targów teraz znowu przed zamknięciem, bo już planujemy jakieś tam zamknięcia. Jadę tylko autkiem. Inaczej miał ten weekend wyglądać, bo z tyłu miała być przyczepka, a na przyczepce miał być Himalajan, który miał sobie pojeździć przez weekend gdzieś tam ponad wiślańskich dróżkach bocznych, bo się umówiłem ze znajomymi, ale niestety no mam troszkę problem, bo od równego tygodnia dzisiaj motocykl stoi uziemiony. Nie dlatego, że się zepsuł, tylko dlatego, że z powodu nieudolności salonu czy tam serwisu polskiego nikt nie chce tego motocykla wziąć na serwis, ten zerowy, o którym Wam wspominałem w poprzednim filmie, ale to jakby nie będę marudził, nie po to powstał kanał, żeby marudzić. Ruszam i pewnie widzimy się za kilka godzin albo rano w Nadarzynie. Do zobaczenia. Droga z Podhala w stronę Warszawy. No nie jest jakoś tam strasznie emocjonująca. Zajęła mi około 5 godzin. Jedyną ciekawostką, którą mijałem po drodze, to urwany panel solarny leżący na środku drogi. Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało, ale na ekspresówce nie dało się zatrzymać, żeby go zebrać. Dojechałem przed północą. Bramy były zamknięte, dlatego tak żeśmy sobie tutaj stanęli, bo zaraz za mną poprzyjeżdżały jeszcze inne kamperki, busiki. A tutaj już tam, gdzie tam widać centrum Ptak. Głośno tutaj. Godzina 8:30. W ogóle strasznie zimna noc była. Pierwsza chyba taka zimna. Koło 0 stopni było. Tyle mi termometr pokazywał. Więc trzeba było ogrzewanie przestawić w tryb już niestety jesienno-zimowy. Ale było w autku bardzo ciepło. Przestawiam się teraz pod Hale Expo. No i trzeba iść zobaczyć, co tam od 10 dopiero, także jeszcze mam półtorej godzinki. Trzeba iść zobaczyć, co tam nowego w branży słychać. Powiem Wam szczerze, że brakowało mi tych targów ogólnie kamperowych. Dość dawno na nich nie byłem. W sumie to przed pandemią ostatni raz, ze 2 lata temu. Dlatego z wielką nadzieją wybierałem się tutaj do Nadarzyna, żeby obejrzeć, co tam nowego w świecie karawaningowym słychać. Bo jak wiecie, poza motocyklami to jest moja druga taka zajawka. Największe targi Europy Środkowo-Wschodniej. Tak się reklamują te targi, na których właśnie tutaj jestem w Nadarzynie, w centrum konferencyjnym Ptak pod Warszawą. Reklamują się jako największe, chociaż szczerze mówiąc, już na samym początku, widząc, że ekspozycja mieści się tylko w 2 halach, no to dało mi do myślenia, że chyba jednak największe one nie będą. Chociaż 2 albo 3 tygodnie wcześniej odbywały się targi również karawaningowe w Poznaniu i tak mi się zdaje, że i jedna i druga ekipa bardzo mocno ze sobą konkuruje na to, które targi są największe, które mają więcej odwiedzających, wystawców i tak dalej, zupełnie niepotrzebnie. Natomiast tak, przyznaję, mało było w tym roku rzeczy do oglądania, no ale co oglądałem, co obejrzałem, to Wam chętnie opowiem. Kamperów nie brakowało, zdecydowanie, bardzo fajne sprzęty, chociaż to jakby nie do końca moja bajka, kampery, ale nie brakowało ich. Bardzo wiele kamperów, które można było obejrzeć, to pojazdy już zarezerwowane, co też świadczy o tym, że jednak branża
z jednej strony cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale prawda jest taka, że z drugiej strony branża kamperowa no cierpi na te same problemy, na które cierpi branża motoryzacyjna, mianowicie brak komponentów. Jeszcze nie tak dawno brakowało tylko komponentów elektronicznych, a w tym momencie w wielu markach brakuje nawet komponentów plastikowych czy szklanych. No i potem takich samochodów nie da się po prostu sprzedać, albo sprzedawane są z jakimś aneksem, że ktoś sobie nie będzie zakładał zamienników, bo jak założy zamiennik, to utraci gwarancję. No niestety, takie mamy czasy i to też widać właśnie po tym rynku kamperowym, ale faktycznie, no, jakby to powiedział Sławomir, czuć pieniądz, bo faktycznie nie brakowało takich bardzo luksusowych również sprzętów. No wyglądają pięknie, ale jakoś ja się nie widzę w takim sprzęcie. No może za 20 lat, 30, zobaczymy. Tak samo przyczepki, nie tylko kampery, bo i przyczepki również są przepiękne. Pierwszy raz miałem okazję na żywo obejrzeć słynną Adrię Astelle. No świetna przyczepka. Bardzo fajna, w życiu bym takiej nie chciał, ale naprawdę robi wrażenie. Wchodzi się przez te wielkie panoramiczne drzwi, no i w środku wyposażenie, no nawet w domu chyba tak nie ma jak w tej przyczepce, ale za to chyba bym zawał serca dostał, jakbym gdzieś z nią jechał i ktoś by ją miał gdzieś przerysować, tą przyczepkę, albo coś innego z nią zrobić, to chyba by mi serce pękło, ale przyczepka przepiękna. Co ciekawe, tak w rozmowie z handlowcami również zwracali uwagę na to, że zdarzają się zwroty, kiedy pojawiła się pandemia, ludzie masowo wykupywali kampery, ale okazało się, że nie wszystkim to pasuje, taki rodzaj spędzania czasu. No i można teraz kupić można powiedzieć, że w dobrych pieniądzach, chociaż nie tak dobrych jak jeszcze 4 lata temu, ale taki kamper używany, dwuletni czy tam półtoraroczny, naprawdę ich jest dość sporo na rynku, zdecydowanie więcej niż nowych. Mnie osobiście zdecydowanie interesowały kamperwany, szczególnie te zrobione, jak wiecie, na transporterze, którym sam jeżdżę. Nie brakowało ich. Powiem wam, że nawet byłem bardzo mocno zdziwiony, bo transporterów w różnej odmianie, czyli i w Kalifornii, i transportery, i jakieś tam inne odmiany, było zdecydowanie więcej niż sprinterów czy dukatów. Mówię o kamperwanach. Niestety żadna z zabudów, które były prezentowane, jakoś mnie tam za bardzo nie porwała. Nie zobaczyłem nic takiego nowego, co nie zmienia faktu, że one były naprawdę świetne i wiele tych zabudów zrobionych jest z taką pomysłowością i z taką precyzją, że naprawdę aż miło popatrzeć, no ale po prostu nie do końca są to dla mnie zabudowy, jakby nie sprawdziły się w moim podróżowaniu. Pojawiło się też kilka samochodów wyprawowych. Naprawdę robią niesamowite wrażenie, szczególnie stał ten jeden Mercedes, taki zrobiony chyba holenderski, ale wyglądał niesamowicie. Z jednej strony bardzo ładny, ale z drugiej strony tak kurczę jeździć gdzieś, przeciskać się miejskimi ulicami, to sobie nie wyobrażam, więc taki kamper to faktycznie gdzieś chyba do Afryki jechać albo do Azji, bo tylko do tego coś takiego się nadaje, ale tak, wrażenie robi niesamowite. Przyczepy offroadowe też mnie zawsze gdzieś tam interesowały, bardzo mi się to podoba, szczególnie to jest popularne w Australii i tutaj też parę tych przyczep się pojawiło. Fajne rozwiązanie, może kiedyś też którąś motocyklową przerobię tak, żeby była częściowo motocyklowa, częściowo offroadowa. Natomiast samych rozwiązań motocyklowych niestety nie było żadnych, chociaż gdzieś tam w reklamie niektóre firmy zapowiadały, że coś tam dla motocyklistów przedstawią, ale niestety nic nie było, ale było za to kilka motocykli, bo jeden z dealerów przywiózł parę maszyn, także można było sobie pooglądać, gdzieś tam się przymierzyć. Nastawiałem się na jakieś zakupy w sklepie, ale okazało się, że sklep był tylko jeden, grupa Elkamp się tylko wystawiła. Faktycznie mieli dość dużo towaru, ale no ceny też wskazują na to, że dość popularne, karawanik się zrobił dość popularny, bo po prostu jak za kosz za śmieci się płaci 140 zł, to troszeczkę jest to, no troszkę taka cena z kosmosu, ale faktycznie mieli dużo fajnych rozwiązań, no tylko że ruch też tam był potężny i znikało wszystko z półek jak się tylko da. Bardzo fajne sprzęty można też było zobaczyć przed halą, czy jakieś stare kamperki, czy też spotkałem bardzo fajną ekipę, małżeństwo, które podróżuje Land Roverem. Land Rover z zewnątrz przerobiony przez siebie, ale w środku tak naprawdę wszystko na podesłach BMW. On był opisywany w teren wizji, na żywo wygląda zdecydowanie dużo lepiej, naprawdę świetna sprawa. To co było
najważniejsze na tych targach według mnie, to spotkani ludzie, których na co dzień ogląda się na YouTubie. I mój kanał dopiero ma tam kilka tysięcy followersów, czy tam obserwujących, i też już coraz więcej osób gdzieś mnie tam spotyka i wiem, jakie to jest miłe i wiem też, jak wy się cieszycie, jak gdzieś tam mamy możliwość spotkać się, porozmawiać troszkę, i dlatego ja tak samo się cieszyłem, jak spotkałem ludzi, z którymi bardzo często korespondowałem i na internecie, i na Instagramie, i na YouTubie, i mailowo, i oczywiście zawsze ich zapraszałem na Podhale i teraz też miałem okazję zaprosić bardzo znanych na przykład kampermaniaków, Aldonę i Daniela. Fantastyczni ludzie, którzy naprawdę przejechali kawał świata swoim groszkiem, Volkswagenem, transporterem, kamperem. Przepiękny samochód, na żywo wygląda lepiej, na żywo wygląda mniejszy przede wszystkim, jak oni się tam mieszczą, to nie wiem, ale przefantastyczni ludzie. Kolejna bardzo fajna rodzinka, 2 plus 4 vlog. A tak naprawdę za niedługo będzie 2 plus 5, bo się spodziewają kolejnego dzieciątka. No, Kuba i Asia podróżują z czwórką dzieci i piąte w brzuszku i za niedługo się będzie rodzić. No podziwiam, naprawdę podziwiam to, jak oni są zorganizowani, to jak to są sympatyczni ludzie, super. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. No i oczywiście był kapitan przyczepa z całą swoją ekipą i ekipą rodzinną, czyli z żoną i z Piotrusiem, bardzo sympatycznym, fajnym chłopcem. I oczywiście z ekipą, która przygotowywała ostatnio kampera, którego pewnie już na kanale Kapitan Przyczepa można oglądać. Mega fajni ludzie, naprawdę. Cieszę się, że się udało porozmawiać. Ja tam się wybrałem w piątek, czyli w dni branżowe, kiedy można sobie troszkę luźniej porozmawiać, ale przed nimi jeszcze teraz sobota i niedziela, dwa ciężkie dni. Mam nadzieję, że jakoś to zniosą, bo ludzi, którzy chcą się z nimi spotkać i zrobić zdjęcie, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, także życzę im dużo wytrwałości i cierpliwości, ale fajne są takie spotkania, naprawdę bardzo fajne. Dodatkowo tutaj jeszcze w Nadarzynie przy okazji całej tej imprezy odbywa się zlot. Dużo kamperów zjechało, bardzo dużo zjechało, nawet się zdziwiłem troszkę, bo na parkingu zlotowym jest zdecydowanie więcej kamperów niż tutaj na tym drugim parkingu. Słońce już powoli chyli się ku zachodowi, już zbliża się godzina 17 z hakiem, więc trzeba się będzie zbierać. Wracam na Podhale, inaczej miał wyglądać ten weekend, opowiadałem wam tam, że miałem sobie na Himalajanie pojeździć. Niestety z Himalajanem jest problem, nie wiem, czy o tym wspominać, muszę się zastanowić, czy coś na ten temat mówić, czy nie. A ja co? Lecę sobie na Podhale, a może tam się jeszcze zobaczymy. No i jak widzicie, wylądowałem na Podhalu, naszym pięknym, bardzo pogodnym dzisiaj, słonecznym, ale nie ukrywam, że pogoda raczej, wiaterek bardzo zimny, około 6 stopni, no ale ze słoneczka trzeba korzystać, bo kto wie, czy to już nie ostatnie dni w tym roku, takie ładne, pogodne, zapowiadane są jakieś opady śniegu, jesień i w ogóle. No nie mogę zostawić filmu bez jakichś pięknych widoków, więc dzisiaj jeszcze jadę na taką krótką przejażdżkę na słowacką stronę, pokazać wam i w ogóle poszukać jesieni po słowackiej stronie Tatr. I też małe pożegnanie z GS-em, bo GS też trafia do mechanika, zostanę znowu bez motocykla, bo z Himalajanem problem, do tego jeszcze wrócę, a GS-ik idzie na małą wymianę oponek, bo oponek tutaj już no nie ma praktycznie, dobra, wyzerowane są prawie do końca. No i niestety, jak widzicie, dyfer po tych wszystkich zmianach, które robiliśmy, dyfer nadal cieknie, ale już jest zamówiony nowy, więc będziemy przekładkę robić innego dyfra. Wytrzymał po wymianie uszczelniaczy 3500 i znowu niestety zaczął popuszczać, no ale tak to jest niestety ze sprzętami. Lecę szukać wiosny. Dzisiejszą przejażdżkę zaczynam oczywiście od rzepisk i łapszanki, do której jadę tak zwaną ścianą harnasia, znaną z Tour de Pologne. To ostatnie dni, kiedy nią można przejechać zgodnie z przepisami, bo 15 października jest zamykana i będzie zamknięta ze względu na to, że jest bardzo stroma i nieodśnieżana aż do 15 kwietnia. A później oczywiście łapszanka, na której dzisiaj dość dużo się dzieje, i jakieś poszukiwania, i straż pożarna, i karetka, i kręcą film, więc tam gdzieś można wypatrzeć w hitlerowskich mundurach jakichś aktorów,
ale spokojnie, to nie żaden atak, to tylko film. A później oczywiście już spokojny i delikatny zjazd w stronę Osturni Przepięknej. Znacie tę trasę, więc za bardzo nie będę o niej dużo mówił, nie będę też jej rejestrował dzisiaj. Możecie sobie poszukać, trasa 1, tutaj też Wam kartę zostawię. No przepiękne widoki, już widać jesień w pełni. Taką najpiękniejszą, kiedy jeszcze to słonko jest, a jeszcze nie jest na tyle zimno i na tyle ślisko, żeby narobić jakiegoś dziadostwa, chociaż w dolince, którą jadę kawałek dalej, no trzeba uważać, bo już w nocy było minus 4 stopnie, a dolinka wiedzie wzdłuż rzeki, więc można trafić na jakieś takie wilgotne, śliskie fragmenty, ale na szczęście jeszcze nie ma tragedii. A później oczywiście przepiękny widok na Tatry Bielskie. Naprawdę przepiękny. I pokazuję Wam już któryś raz to miejsce. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać, tak jak w przypadku Łapszanki, że ją zniszczyłem, że to przeze mnie, tam jest dużo ludzi. Nie, spokojnie, to nie przeze mnie. Miejsca starczy dla wszystkich, żeby tylko tego nie zabudowywać. No piękne są widoki. Nie wiem, czy kamera to odda. Wymieszany niebieski, zielony i ten piękny pomarańczowo-żółty. O, coś pięknego. Jadę dalej w kierunku Zdziaru i w kierunku Tatr Wysokich. I zaraz Wam o tych Tatrach coś opowiem. Słowacy zamykają Tatry Wysokie. No ta wiadomość gruchnęła ostatnio jak grom z jasnego nieba, spadła na wszystkich, budząc zaniepokojenie. No ale wiele osób nie doczytało, że to chodzi dopiero o 2030 rok i chodzi o względy ekologiczne. Słowaccy ministrowie wpadli na pomysł, że faktycznie od 2030 roku cały teren Tatr Wysokich, przez które właśnie dzisiaj jedziemy, dostępny będzie tylko i wyłącznie dla samochodów elektrycznych, niespalinowych. No i bardzo dużo osób było bardzo zbulwersowanych tym faktem. Myślę, że troszkę niepotrzebnie. Powiem Wam szczerze, że tak od pewnego czasu troszkę się przyglądam tym zmianom w motoryzacji, szczególnie we wprowadzonych pojazdach elektrycznych. I ja też kiedyś byłem takim trochę sceptykiem, jeśli chodzi o pojazdy elektryczne, a teraz no nie ukrywam, że z zainteresowaniem śledzę to wszystko, co się dzieje. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo ale. No ale idzie to wszystko do przodu. Do 2030 roku mamy jeszcze około 9 lat, więc no 8 już w tym momencie, więc jeszcze troszkę nam zostało. No ale cofnijmy się o te 8 czy 9 lat i zobaczcie wtedy, jak elektryfikacja wyglądała. Pojazdy elektryczne w ogóle to był jakiś kosmos. Niewiele ich było na naszych ulicach, tylko jakieś pojedyncze egzemplarze i to raczej właśnie gdzieś jakieś pokazowe. No a w tym momencie tych elektryków faktycznie spotyka się coraz więcej, sprzedaje się coraz więcej i choć jeszcze infrastruktura nie do końca jest gotowa, to no, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. A nie wiem, czy wiecie, że pojazdy elektryczne, pierwsze pojazdy elektryczne powstały już w latach 30. XIX wieku. Około tam bodajże 1832-9 roku, czyli 100 lat przed II wojną światową. Tylko że niestety wyparte zostały przez Forda T, który razem z właśnie z rozwojem, z tym, że tak bardzo się spopularyzował też silniki spalinowe, w których żeśmy tkwili przez ostatnie bardzo długie czasy. Bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Bardzo ostatnio z zainteresowaniem śledziłem to, co na swoim kanale pokazywał kolega Kamil z kanału Fotomotoblog. Miał do testowania kilka elektrycznych motocykli. No i naprawdę zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, szczególnie przyspieszenie. Jeżeli motocykl w 2,5 sekundy przyspiesza do setki, to naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać, a może faktycznie przyroda troszkę się zmieni i troszkę odżyje, nie wiem, do końca nie jestem przekonany, chociaż coraz bardziej z zainteresowaniem, tak jak mówiłem, patrzę na te pojazdy elektryczne. No i ciekawy jestem oczywiście, co Wy na ten temat sądzicie, na temat tych pięknych elektryków, czy to się przyjmie, czy to będzie działać, czy to pomoże środowisku. Czekam na Wasze komentarze. A teraz jestem nad Nowym Szczyrbskim Jeziorem. Zimno się zrobiło strasznie, 4 stopnie i dość mocno wieje, jak pewnie słyszycie. Dlatego tutaj kończę gadać, bo idę jeszcze z paterkiem nad Szczyrbskie Jezioro, o którym Wam wspominałem wcześniej. Idę zrobić parę jesiennych ujęć, jakby ktoś nie zdążył jednak przed tym 2030 rokiem tutaj przyjechać, to będzie, zostanie pamiątka. A to miejsce też znacie, bo myśmy tutaj z Bartkiem byli 3 tygodnie temu, robiąc trasę dookoła Tatr Wysokich i Niżnych.
No, widoczek przepiękny. Zdecydowanie bardziej zielono wtedy było, a teraz już widać, że jednak jesień swoje zrobiła. Tutaj się z wami żegnam. Idę dalej na spacer w stronę Szczypskiego Jeziora, a resztę widoczków podziwiamy w ciszy albo z ładną muzyczką, bo tak jest najlepiej. Trzymajcie się, cześć. A, przecież miałem powiedzieć o Himalajanie, bo w międzyczasie wrzuciłem wam post odnośnie tego, czy powinienem mówić o problemach, czy nie powinienem mówić o problemach. Stwierdziliście, że powinienem o takich rzeczach mówić, więc na spokojnie, jak sprawa się będzie toczyć, bo też nie chcę powiedzieć zbyt emocjonalnie albo za dużo, dam szansę jeszcze sprawie, żeby się toczyła swoim tempem, zobaczymy, jak ona się zakończy i na pewno o wszystkim was poinformuję w osobnym odcinku, żeby nie zaśmiecać takich pięknych widoczków. Trzymajcie się, cześć!